było dzisiaj Koloseum uprawiane na streamie, ale to raczej wyglądało, jakbyś postawił głynę przeciwko biednej piechocie. Ale wy zadowoleni, nie, widzowie? To najważniejsze. Pod poison sobie zagramy. Tea, to ma tak. Fire ataki, większy damage przeciwko elity. 1% życia restoruje za każdego zabitego przeciwnika. I mam klaury. Da się robić jakieś kombosy z tarczą? Wydaje, że to jest dobry Reptile Hanger. Słuchajcie, musiał próbować jakoś wyjść z twarzą, nie? Więc na sam koniec rozmowy wymyślił sobie powód odbywania danej rozmowy. Jego celem było pociągnięcie mnie za język, tak? No dobre to było, kurwa. Podobało wam się to, widzowie, nie? Kurwa, co jak kiedyś ktoś coś takiego napisze, wejdę z kimś w rozmowę, ktoś faktycznie będzie miał większą wiedzę na temat gier i mnie śmieszy przy widzach. Nie będzie to miało miejsca. Ja teraz jeszcze, widzowie, w planach, to trzeba... Ten. Teraz w planach, widzowie, jeszcze... No dobra, tarczą to się nie da grać, niestety. Wiecie, z kim ja jeszcze muszę pogadać? Z jakimś... O, miałem za głośno sławki. Teraz jeszcze z kimś z game devu, kto będzie mówił, że on jest w game devie. I... jeszcze z kimś, kto będzie mówił, że ma wykształcenie ludologiczne. Nie no, no, Krzysiek chyba myślał, że jest Bonzo, nie? Chyba pierwszy raz gram dwoma brońmi naraz, ale essa. Ja w game devie umówimy się na ludologiczną rozmowę przy świecach, pod warunkiem, że oboje będziemy siedzieć przy stole. Ej, jest submod włączony? Czy jak powiedziałem, że Wiedźmin taki trochę telltale? Mi się wydaje, że on już trochę wpadł. Że nieważne co bym powiedział, on by się już ze mną zgodził. Już niestety był chyba w takiej pozycji, wiecie? Ale to ciekawe było, że... z
próby obrony Wiedźmina zeszło do przytaknięcia, że Wiedźmin to Telltale, nie? Plus 5 leveli. Kurwa, a chuj, dawaj to. Nie, to pierwszy poziom. Nie no, jeden do Constitution będzie lepszy. Przyjść na rozmowę w celu... dyskusji o Wiedźminie. Zakończ ją na mówieniu, że to jest w sumie średnia gra dla normików. Zacznij z pozycji obrony go. Trzydzieści więcej damage do ataków poisonowych. Kurwa, biorę to. Zagram pod poison. Przynajmniej spróbuję. Kamera nie działa. Nie no, ja wam powiem tak. Całkowicie nie ironicznie to mówię. Wydaje mi się, że moja krytyka względem Wiedźmina jest po prostu giga rzeczowa. I nie da się jej logicznie po prostu skontrargumentować. Można powiedzieć, że ci to nie przeszkadza. Ale nie da się tego skontrargumentować. Po prostu każdy, kto wchodzi w tę rozmowę, wychodzi z przegranej pozycji, moim zdaniem. Po prostu osobiście uważam, że to jest niemożliwe. Co myślicie na ten temat? W sensie, są elementy, które można doceniać w tym Wiedźminie i z uwagi na to po prostu twierdzić, że jest dobry ogólnie. Ale elementy, które ja krytykuję, są po prostu obiektywnie złe. I moim zdaniem nie podlegają kontrargumentacji. Tak jakby nie ma miejsca na to. Te klowy mają bardzo dobry damage. Mają 16 damage na pierwszym poziomie. Na pewno dałoby się lepiej obronić warstwę narracyjną. To na... Okej, okay, tak, no, ale to... To nie jest coś, co... Do czego ja mam jakiś ogromny zarzut do tej warstwy narracyjnej. To zgadzam się. Nawet dziwię się, że wcale nie podał różnorodności, nie wiem, narzędzi, abstrahując, że generalnie walkę spieprzonej prostacji. No to właśnie widzicie bardziej... Najczęściej o grach mówię o mechanicznych, nie? Rzadko się silę na interpretację... Kurwa, ale dobry kill. Come on.
Rzadko wątki fabu. Trzaska, dzięki za trzeci miesiąc. Ty, a dlaczego ja to ulepszam na drugi poziom, a to dopiero na trzecim dostanie nowego perka? Zobaczymy, co tam dostaniemy. Tak jest, no, Mumohan. Dokładnie tak jest. To się... też mi się wydaje, że to się mocno bierze z tego, że... ludzie po prostu nie chcą zaakceptować, że coś może mieć wady. A to nie jest tak, że sobie obrałem na przykład za cel... zgnojenie Wiedźmina. To mi bardzo często chodzi bardziej o pokazanie ludziom, że to nie jest tak dobra gra, jak ogół twierdzi. To nie jest najlepszy RPG wszechczasów. To jest bardzo dobra gra, ale narracyjna. Że ludzie uważają, że to jest dziedzictwo kulturowe Polski. No, ale wiesz, dziedzictwem kulturowym Polski może być też polski serial Wiedźmina, prawda? To nie znaczy, że musi być super technicznie nakręcony, prawda? Jakieś rerole. 6% więcej damage za każdy 1000 golda. Nie mam heala niestety. Świetny kurwa relik, którego nie wiem jak użyć. Ale mam gówno totalne. Ale mam kurwa totalne gówno. Przerolowałem stary 3 razy i nie dostałem. Sorry, 6 razy i nie dostałem totalnie nic. Czy dawać kontrargumenty do VAT i mechaniki trzeba być pierwszy świadomym? No, dokładnie. Podoba wam się, widzowie, mój sposób prowadzenia dyskusji? Sobie na smutnego, jakbyś z przedszkolakiem gadał. Ej, poczekaj, te Fangsy, one nigdy nie będą lepsze, kurwa? Przecież spokojnie i merytorycznie. No, tak, taki cel był. Kurwa, mam multum możliwości upgrade'u broni. A wychodzi na to, że mam... bardzo słabą broń. Nie lubię tego bossa.
kurwa. Ty, ja go hitless robiłem. Ja pierdolę, robiłem go hitless i nagle taką pizdę przyjąłem na mordę. Ja nie mam krytów, nie? Znowu dwa upgrade'y broni. Nie mam życia, nie mam statów, nie mam relików, nie mam dobrej broni, ale mam ją kilka razy ulepszoną. Trzymaj się zwiżek do zoba. Kiedy się weaknessa w tej grze nabija, jak się paruje, nie? Oj. To jest mój pierwszy playthrough Seldena. Gdzieś nie, niestety. Był moment, kiedy nie archiwizowałem streamu. Kurwa, tak lubię grać w tej grze pod Poisona. Celowo wyraszowałem ten build. No kurwa, drugi raz skipuje relik, nie? Czterysta życia. Nawet nie mam się kurwa jak uleczyć. O, mam, patrz! Dawaj, nabijam ostatniego Kersa i chuj. Ja
jak mi pokazuje, że ja biję określony damage, nie? Tym poisonem, to jest stały damage, jaki bije plus poison, czy on się rozkłada na fizyczny i overtime? Panie, straciłem w tym pokoju pół życia. Totalnie do pizdy wyszedł. Co to jest za broń, kurwa? Ja będę miał 7 upgrade'ów broni, no przecież to jest jakiś żart. Zobaczę, jak ostatni kers wygląda. A to nie zabije w sekundę pewnie. Health drop over time. Drops. O kurwa, ty po 5 na sekundę. Nie no, to jeden hit i po mnie niestety. No. Ja akurat dostałem przeciwnika, który... Pary uratowało. Ja bym zrobił build na jakąś rangedową broń, kurwa, czy coś. To było dobre. Daje takich przeciwników, gdzie trzeba czekać, kurwa. I pułapka zabije. Staje w tej grze najwięcej obrażeń od pułapek, kurwa. Się bała dupczcielu. Nie wiem, nieludologiczne to było. Giga do dupy, widzowie, podejście, dawa jakąś lepszą broń, kurwa. If secondary weapon is a shield bonus damage, damage against burning enemies. 5% base damage'a, każdy poziom relików.
Jaguar Hammer, Fire Attacky. Damage with Constitution. Second attack and finishers are always critical. Damage against electrocuted, base damage, lightning attacks, finishers deal critical damage. Fire attack, critical damage, deals critical while stamina is depleted. Nie jest to fajne. Może pod kurwa bomby. Nie da się tu zrobić levela, kurwa jakiegoś. Aha! Każda bomba zużywa aż jeden. Ja te najbardziej lubię. Warmonger Clawy. Chuj, dawaj, spróbujemy. Jak to działa? Kill triggeruje. A może tu zacznę od broni? Pa, tu pyk, szybka broń i upgrade. O, to dobre. Ale gold relic. Czy zwiększysz już poziom? No. I się no odblokowuje ten taki kurwa uber tryb. Ok, zobaczymy jak bomby działają. Kurwa, ty całkiem ciekawe te bomby. Ta bomba jest akurat chyba totalnie do dupy, no bo... Grid kill removes one corruption. Bardzo dobry relik startowy. A, ściana do rozjebania. O, przechodzenie przez drzwi regeneruje 4% życia. Też bardzo dobre. Ty, super start się wylosował. Fajny, ta gra ma bardzo dobre udźwiękowienie, nie? Ja się leczę. A, bo kurwa, ty, ja się leczę na tych bombach. Ty, ciekawe te bomby nawet. Nie? One się odbijają i one chyba mi też biją damage. Nie mogę przy ścianie nimi bić. Mają także... Mają charged attack, który bije enemies. Nie, idę statami, kurwa. Kurwa, może broń, może relik. Unknown czy relik? Nie no, relik. Nie czuć hita, moc z lordsów. Bong, bong.
fajnie, że CI Games to polska firma i mogę zobaczyć tutaj na lodce. Ciekawe, czy CEO tej firmy oglądał moje materiały i sobie myślał, kurwa, zaś ten kiszak! Widzowie, ja i wy, to jesteśmy jak pierdolony walec ludologiczny. Ta bomba. A to podpala na przykład? Nie. Zrobił na jakieś takie gwiazdki Sebil, kurwa. To mogło być dobre. Gold Offering, Remix Constitution. Lightning Attack 45. Killing Burning Enemy restores 1% max health. Kurwa, biorę. To z drugiej strony jestem na początku. Nie no, jak nie podpala? Podpala. W sensie ma szansę na podpalenie, bo ja mam, że fizyczny damage ma szansę bycia ognistym damage'em. Ale bomby mają chyba jeden problem. Nie można grać tylko bombami. Poison ataki łuk. Damage za ten. A, kurwa, łuk na poison. Więcej damage'a w ciemności, więcej damage'a w elity, czempiony i bossów. A, kurwa. A, ja wiem. Ja chyba coś jeszcze lepszego poszukał, dawaj. Beach, poison ataki, bonus damage i restore health'a. O kurwa, to wygląda dobrze. To wygląda dobrze, ludologicznie. Co to kurwa było? Co to kurwa jest?
zajebiście. Nie, nie wiem co odpierdalam. Życia za mało. Ty. Kurwa, whip działa na combo. Co to są za wybuchy? Jamkersa chyba jakiegoś takiego, którego nie zauważyłem. Pokaż. Tak! No jak je pół HP z tego dostałem. Nie, no dobra, chuj, nie wiem, jest total. Źle zagrałem tym whipem. Nie, no jak nie ruchają te wybuchy. A whip chyba jest do dupy, kurwa. Nie macie wrażenia? Jest po prostu chujowy? No boss hitless. Na mniejszej staminie. Zobaczmy jak jest boss. Dobra, nie abata, to zrobić hitless. Kryty po perfect dodge'u. Poison pistol. Kurwa, nie brzmi dobrze. Procent więcej damage'a. Poison bomby, stary! Poison bomby! Dawaj!
Tu nie ma nic na poison. Co się stało z Nexusem, że nie streamuje? Ma zakaz od Bethesdy. Cześć Skarpeto Bulwo, dzień dobry. Pa jaka droga, kurwa, same upgrade'y. Dobra, elo. Poison bomby, widzowie, build. Poison bomby, powtarzam. Witam serdecznie, Skarpeto Bulwo. Czy jesteś już w swojej finalnej formie bycia Skarpeto Bulwą, czy jeszcze nie? Jak te bomby działają. Bomba poison. Nie, to giga chuj, nie, bo to jest heavy atak. Jeśli chcesz tym insta zabić, a nie czekać na możliwości, na możliwość zabicia. Aha, i mam jeszcze ten Hunting Access. O kurwa, to ja bym sobie zagrał takimi accessami jakimiś. Robisz VTubera z wielkimi jajami? No i kurwa jest co. VTuberki mają wielkie zyski, to już miał wielkie jaja. Tak, sesje jaki damage mają, o kurwa, za gówno. Za gówno. Poison, to mam wrażenie, nie działa bez relików na poison. To jest jego problem. Nie macie takiego wrażenia? No patrz, to jest heavy broń, gdzie każdy atak deployuje jedną staminę. Czyli, że ja kurwa w trakcie ataku nie mogę tego wyrolować. Nie, bomby to jest totalne gówno. Totalne. Nie, może jestem graczem kurwa jednego buildu. Znalazłem w tej grze jeden build, który jest moim zdaniem totalnie broken. Wszystkie inne przy nim wypadają totalnie blado. Nie, bomby są do dupy. Można było rzucić 3 bomby w jedno miejsce. Dobrodziej ci zadźgał. Kurwa. Ty go zadźgaj w następnym meczu.
Najgorsze jest to, że tu kurwa w trakcie rzutu, nie? Nie można tego gówna skancelować. Nie, bomby z Jezu, jak one obsysają. Nie, najsilniejszy build w tej grze to jest Burning Damage, który możesz z każdego physical damage'u wyciągnąć, bo masz taki operka. Heal. I wtedy leczysz się za przeciwnika, za każdego zabitego. Nie. Patrz. Kurwa, rzucasz bombę, ty bierzesz w ataku i ty już mu tego nie przerwiesz, jak bomba leci. I bonus damage za golda. I overheal. Overheal zmieniony w golda i bonus damage za golda. I nagle z trzech relików masz kurwa 200% bonus damage'a i jessa. Nie, te bomby do pizdy są, widzowie. Bo to ci daje relatywnie najwięcej damage'a, kurwa. To jest najsilniejszy build w tej grze. Nie dość, że masz pojebanego heala, którym się nie musisz martwić. Nie, 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 wypierdalam te bomby, zajebcie mnie. To nie da się grać z tym, kurwa. Dwa reliki plus golda? Regasz się z... no, no. Poison attack, poison attack, pa kurwa. Trzy poisony. Pistolet z bonus damage'em w elity. Poison attack. Jeden za... dobry, dobry jest ten dagger. Poison dagger z healem. Albo bomba, która rzuca kilka na drodze. Jak trudna jest ta gra? W ogóle nie jest trudna, moim zdaniem. Zajebisty łuk. Z weekendem. Ale jest common quality, ja nic na nim nie wyroluję. Nie wiem, ostatnio ulepszyłem taki common quality 5 razy i nie miał żadnych bonusów, więc trochę się boję tego. Kurwa, ale ten dagger też jest do pizdy. O, a hitless. Staminki. Essa, ty jaki dobry początek. Patrz! An enemy attack instantly kills you. O kurwa!
Base damage per other cursed weapon or cursed relic carried. Po chuj miałbyś tym grać? Co jest? Hitless, kurwa, przejdź grę. No przecież kurwa nie zagram z tym, stary, no. Valnir, dzięki za pierwszy miesiąc sławi tam w graniu ludologów. Dostań jeden corruption za każdego zabitego? No nie, no to sorry, to giga gówno. A te bomby są chyba całkiem dobre. Te bomby biją damage. Ty, ten dagger też dobry, bo ma kryty. Ma poison, ma kryty. Bronie jest minimalna, nie? Base damage for spears. Nie no, niestety Constitution i Heal w tej grze jest totalnie OP, kurwa. Najlepiej się damage skaluje, stary, z życiem. Stack pojebany, kurwa. Warmonger Clawy to jest najlepsza rzecz. Nie ma, nie wiem, czy jest jakieś silniejsza broń od Warmonger Clawów, które się skalują od życia? Pauzy w solsach to plus czy minus? A po chuj ci pauza w solsach. Sekiro jest pauza i to jest chujowe, że możesz sobie w trakcie walki z bossem otworzyć menu i użyć przedmiotu. Właśnie 10 życia mnie kosztowało to. Spamowanie ataku. Killing burning enemies restores health. 45% więcej damage do poisonowych ataków. No, kurwa, może coś wyjdzie z tego buildu? Dobra, skup się, jest dobry relik, kurwa, bez kitu na ten dagger zajebany. I ulepszenie do daggera. I 1500 HP już i możliwość leczenia się. Ty, ten dagger bije tak jakby kryty w plecy zawsze?
24 plus 1 na 28 plus 7, ale kurwa upgrade wielki. A bo tu mam jeszcze i w main weapon is a claw. To te criticale, gdy nie mam staminy, to tak średnio na jeża mi leżą. Dobra, muszę się kurwa wyleczyć. Duży upgrade, widzowie, duży upgrade. Czternaście życia za bossa. Kurwa! No który raz już wszedłem w to gówno? Ja pierdolę, no zajebane pułapki. No i wyjebę się, no. Burning enemiesów to ja nie mam, nie? Chuj, dawaj, weź 70 dolarów, nic nie zmieni. Widzę 500 HP. Się nazywa ta gra, bo nie wygląda mi dawna Elders 3. Dlaczego by to miało być Elders 3? Crashback. Weźcie procent mniej damage od bossów. Pójdźcie nie jest, to nadal były Elders 2. Kurwa, nie wszedłem do dodatkowego pokoju. To jest 50-50. Nie wiem, czy jest jakiś element, który to... Ty, mam w chuj reroli. Main weapon, to nie jest main weapon. To mi kurwa nic nie da. To jest super, ale nie mam golda. To jest super, ale ja nie mam golda. Jakiś poison może, kurwa? Killing burning enemies restores 3% health. To jest totalnie przygięte. 100% więcej do healing efektów. To jest najlepsze.
O kurwa ty, ja całego golda chyba stracę na tym bossie. Jakieś łatwego. Ja pierdolę. Od niego chyba tylko wiedźmy bardziej nie lubię bez kitu. Był fajny boss. Gdyby nie te zajebane tornada. Jebane tornada. I chuj! One off. Nie no, nienawidzę tych tornad. Dobra, jak nie ma fajnej broni, to wypierdalam. Kurwa, tak mnie irytują niektóre walki w tej grze. Projectile damage is increased on the travel distance before impact. Warmonger Claw, stary. Z leczeniem, ja pierdolę. Albo Titan Slayer, który bije kryty, kurwa, w ten. Ja pierdolę. Dobra, to będzie następny run fajny. Widzowie, kończ streama, bo jest kurwa piąta u mnie. Trzymajcie się, widzowie, do zobaczenia. Zajebiście, że dzisiaj wpadliście. Giga dobrze. Trzymajcie się, do zobaczenia. Miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Eldoradko, nie? Eldoradko. Ty aż patrzyłem, czy fiuta nie zlikowałem przez przypadek. Do zobaczenia.